Dzień dobry, pani Alicja? Dzień dobry, tak. Wie pani, jak dojechać na ulicę Mehofera 31? Tak. No bo ja jestem pani kierowcą. Ale miał być Opel. Zapraszam, jest Audi, zapraszam. Z przodu jest więcej miejsca. Okej. Zaskoczona pani trochę? No trochę tak. No tak miało być. Okej, czy taka niespodzianka? Drzwiami jak czołgiem. Troszeczkę z uczuciem. Zapraszam. Nagrywasz coś na YouTube'a? Tak, można do kamery pomachać. Siema. Pozdrowić program motoryzacyjny. Ale kojarzysz? No tak, oglądamy cię, normalnie. To bardzo miło. Siema. Siema, cześć, zapraszam. No idzie. Ceramika. No dobrze, dobrze hamuje, nie? Nie, ładnie, ładnie. Jaka mina. Jest moc. Ale tak poczułem teraz, to tak mnie pociągnęło z opasy. Tak, no ma taką funkcję. W moim saciku tak nie jest. Fajna reakcja. To byłem na początku lipca w Energylandii, to... Tam też. Podobnie? Zmienię sobie tryb, bo ten samochód, ta Meriva to jest Meriva dla rajdowców. Jesteś gotowa? Tak, ale to jest zakręt. Jezu, ale zajebiście, kurwa. Ale to jest jakby... To jest 1000 gwiazdek dla mnie w skali do 5, bo jak klientom się podoba, to jest najważniejsze. Tak naprawdę po to wszystko robię. Jeszcze raz? Jeszcze przed raz. Zakrętem? To jest skrzyżowanie, a nie zakręt. Pytanie, masz chorobę lokomocyjną? Nie. Padaczkę? No zobaczymy. Inne zobaczymy. Choroby współistniejące? Zobaczymy. No. Jaki taki najlepszy samochód, co jeździłeś? O, to zależy pod jakim względem. Ostatnio, Lambo. Ten jest fajny. Naprawdę, przyczepny, bezpieczny. Jak widać, zrywny całkiem. I z jakiej to wypożyczali? Lux Auto. Tak, na tydzień dostałem do testu. Dobra, odpalamy wroty? No już się. Odpalamy. Na pewno? No, dawaj. Jak nie stoją. To leci. Mordo. Zanim przejdę do kolejnych ciekawych przejazdów, mam dla was jeszcze ciekawszą i tym bardziej przydatną informację, którą musicie usłyszeć i wykorzystać, mam nadzieję. Słuchajcie, jeżeli w ciągu ostatnich 3 lat mieliście wypadek, stłuczkę, kolizję, karambol, cokolwiek związanego z waszym autem, to ta informacja jest szczególnie dla ciebie. A jeżeli nie, to posłuchaj na przyszłość, bo prędzej czy później ci się niestety przyda ta informacja. 99% odszkodowań w Polsce jest zaniżana, a zamiast 10 tysięcy złotych dostajecie odszkodowanie 4 tysiące albo 4,5. Ale na szczęście są firmy, o których wam teraz chcę wspomnieć, które dopłacają. Za darmo wam dają pieniądze, tak jakby. W linku w opisie dałem wam formularz, bezpłatny totalnie, który przekierowuje was do firmy Helpfind. Firma weryfikuje wasze odszkodowanie i sprawdza, czy dopłata wam się należy. Jeżeli należy, oczywiście wypłaca. I nie rzucam tu słów na wiatr, ponieważ wiele razy wam w moim programie już mówiłem, że ja sam osobiście dostałem dopłatę 3,5 tysiąca złotych do swojego odszkodowania z przeszłości na moim starym aucie. Polecam, kliknij link w opisie jeszcze raz, a ja lecę do kolejnych przejazdów z pasażerami. W porządku, dzień wam mija? Dopiero no się zaczyna, nie? Do szkoły. Co za jest. Jest uśmiech na twarzy, no to najważniejsze. No właśnie, jak być Opel? To jest Opel Meriva. Tylko w lepszej wersji? Zależy, co tydzień się zmienia. Ja mam taką Merivę Transformers, można powiedzieć. Okej. Okay. I tu w prawo. Zbliżamy się do głównej drogi. Zajebiście. Tak? No. Lubisz? Uwielbiam. Tylko musimy się hamować trochę. No trochę tak. Jeździć zgodnie z przepisami i tak dalej. Też wychowałeś się na szybkich i wściekłych, co? Chcesz się
zmienić? Jak chcesz się zmienić, to mów. No bez kitu. Wygląda. To była najszybsza zamiana na świecie. No. Pasy są? Zgrane, tak, pasy są. Są. Kocham to. Nie, no to są, wiesz, przeciążenia. Ja wiem. Lepiej z przodu czy z tyłu? Nie, z przodu. Jakoś... Lepsza widoczność jest, nie? Tak, widoczność, ale przeciążenia lepsze z tyłu. W sensie tak wbija, nie? Podoba się, to znaczy, że jest dobrze. Nie, jest. O, jak to ma 3,8 do setki, to ten Aventador... No, wbijał. Sprawdzamy hamulce? Ceramiczne? Ceramika. To tak jak w Belgii ty testowałeś, pirusika. Przyjemnie się zbiera. Lubię te komentarze. Otwórzcie gaz i dopiero wtedy jest komentarz u każdego pasażera. I zawsze jest inny. Jedni mówią, o ja pier. Drudzy mówią, no, nieźle. A trzeci nic nie mówią. Nie, ale mogłabym tak codziennie... Myślę, że jakbym miała takie auto dla siebie, miałabym nim jechać do pracy, to bym musiała już godzinę wcześniej wyjeżdżać. Mimo, że nie mam daleko. To naokoło byś jechała. O, teraz może będzie coś fajnego, pusta droga. To byliśmy... Co? Człowiek! No? Sam się cieszę. Piękny samochód. Super auto. Się zaczyna takie przyspieszenie, że przy tym lunchu już czuć takie motylki w brzuchu, nie? Fajne. Jakbyś był z trzema laskami, co? Na pokładzie. Nie, no zajebiście, nie? Siedzą cicho, to oznacza, że jest dobrze. Boicie się czy nie? Jak coś, to mówcie. Nie, jeżdżę, ja jeżdżę bezpiecznie, ale wiecie, no... Nie, na luzie. Z Warszawy jesteś w ogóle? I tak, i nie. Serio teraz? Wow. Ale jest koza, skoda. Tak. Nie można powiedzieć, że nie, nie? Jak chcesz, możemy się wymienić. 1,9 diesel w poczcie. To? To jest twój samochód? Tak, no. 180 koni. Też idzie, też idzie. 1,9 diesel, 180 masz koni. Masz kluczyki przy sobie? Mam. No to robimy interes. Na ile? Na zawsze? Tak, oczywiście. Nie, ale wiesz co... Jak masz zatankowany, to biorę. Tak, jest. Co masz? No, RS5. A, i Mondeo. No. Skąd wiesz, że Mondeo? No, kojarzę kluczyki. No, też jest klient. Słucham? Na przejażdżkę? Śmiało, dobra, zapraszam. Tylko pasażerów muszę zostawić. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Dzięki. Dzięki. Cześć, do następnego. Wszystko macie? Tak, tak, tak. Zapraszam. Poznałeś mnie? No, od razu. Właśnie jechałem teraz, mi śmignąłeś. Ja pierdzielę. Audi RS5. No, szybką minutkę możemy zrobić. Kursów nie mam. A co, na Uberze teraz latasz, czy co? Tak, na Uberze, Bolcie. Trafiłeś idealnie. Akurat. Audi RS5, 450 koni, ale to chyba znajome auto dla ciebie. No. Nie przedstawiamy. W czterobucie. W czterobucie, no. Wyrywa dość fajnie. Gotowy? Mój pasażer właśnie pocałował swój telefon. O chłopie, kurwa. Hamulce też niczego sobie. Heja! A jakoś teraz tak żywiej ruszył. No to luksus. Powiem ci, że samochód bardzo... Dobra, może nie będę nic mówił na razie. Bardzo krótka trasa, ale
ale pokazałem co mogłem, bo mi zależy na tym, żeby dzielić się radością z samochodu. Mam nadzieję, że się podobało. Bardzo mi się gwiazdek. Podobało. 4,5. Ej, nie, no, tak się nie umawiamy. Będzie 5, jak jeszcze raz tak się Bo za auta nie wypuszczę. Nie, no dobrze, to będzie 5, jak jeszcze raz się tak przejedziemy. Poważnie? No poważnie. No dobra. 3, 2, 1. Lubię to robić. Telefon wypada. Mało miejsca. Gdzie? Gdzie? W aucie mało miejsca? Nie. Z tyłu jest więcej. To dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, miłego wieczoru. I wzajemnie. Do zobaczenia. Panie, bardzo dziękuję wypożyczalni Lux Auto z Łodzi, która udostępniła mi ten samochód do nagrania. Pamiętajcie, że jeżeli wy chcielibyście wypożyczyć taką RS5 w dobrej, bardzo dobrej cenie, no to powołajcie się na mnie i napiszcie do wypożyczalni. W opisie jest również link do Helpfind i do mojego Instagrama. Bardzo wam dziękuję, trzymajcie się. Cześć!